Panie Bąk. Ale naprawdę. Naprawdę takich wulgaryzmów panu żywa. Naprawdę ruchać. Co to znaczy w ogóle? Co to jest? Jeżeli ja powinienem mieć swoją dupę. Co to ma znaczyć? Ja tego nie rozumiem zupełnie. Dla mnie to jest w ogóle jakieś niepoważne, żeby mówić o jakimś w cudzysłowie ruchaniu albo nazywać go dupą. To jest zupełnie niepoważne. I o ile zdaję sobie sprawę z tego, co to oznacza, te zwroty, to ich nie pochwalam zupełnie. To też dlatego mówię w cudzysłowie. I co mógł powiedzieć? No. 4 grudnia, czyli za dwa tygodnie, są moje 33 urodziny. Chwa Panu. Według mnie chwa na wysokości pokój i po prostu należy się. Ogromna chwała Bogu. Bóg niech będzie uwielbiony w tych moich urodzinach. One będą bezalkoholowe. W związku z tym, że jestem abstynentem, to te urodziny będą. Odbywać się bez alkoholu, będą odbywać się w sposób kulturalny, ale co chciał zaznaczyć, co jest bardzo ważne, to jest to, że życzyłbym sobie, aby na tych moich urodzinach trzydziesty trzecich była obecna osoba żadna inna, ale Marta Cox, że była obecna na tych moich urodzinach. Wiem, wiem. Wiele osób powie, o ty, że skurde, Stolas, życzenie z dupy. Może i z dupy, nie wiem. Ale wierzę, że to jest możliwe. Dla Boga powiem, nie ma rzeczy niemożliwych. Wierzę, że to jest możliwe, ale co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem, jaką zmianę w sobie zauważyłem: że nie zależy mi na cieckach, że nie zależy mi na dupie. Owszem, to jest atrakcyjne, ale czy to powinno być głównym czynnikiem oceny? O nie, wydaje mi się. Dlatego też zarówno biust, jak i pośladki. Jakkolwiek cudownie by nie były one umieśnione. To nie jest rzeczą ważną. Tak samo nie chcę, żeby ktokolwiek życzył mi 100 lat, bo nie chcę przeżyć 100 lat. Chcę przeżyć tyle, że będzie mi dane. Przeżył. Na pewno nie 100 lat, a może i 100 lat, nie wiem. Może 102, 103, może 108, 107, nie wiem. Bóg wie. Wiem, że ostatnie 8 lat zmarnowałem leżąc w łóżku. Wiem, że od 2 stycznia będę mieć rehabilitację, jak całe szczęście. I wiem, że poza tym, że ja sam sobie coś uskuteczniam mi, sam się rehabilituję. To no nie jest to właściwa rehabilitacja. Ja wiem, że gdybym skończył na WF-ie fizjoterapię, to wiedziałbym z czym to się je, wiedziałbym, co w kolei, co, gdzie, jak i kiedy mięsień. Jak je trzeba pobudzać usłyszałem, no, że mięśnie do to, to się to są mięśnie siusiania. Jeżeli chcesz wstrzymać Siusiu, to napinasz te mięśnie już. Kobiety mają łatwiej. Mają miejscie kegla i nie muszą wstrzymywać kania, tylko po prostu mają łatwiej. I tyle. I co ja mogę powiedzieć to? No. Co, no co, co, no co. Na pewno, na pewno Michał, tak? Michał Bąk. Więc Michałek, słuchaj. Ile ty masz lat, że ty myślisz o ruchaniu? Bo coś mi się wydaje, że 29 max. To jest maksimum, jakie mogę Tobie dać. Bo po trzydziestce już przestaje dla Ciebie seks być najważniejszy. Już nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby ktoś był um, do porozmawiania. żeby ta druga strona ciebie nie oceniała żebyś mógł być przy tej osobie zupełnie swobodny nie? ja jestem i tak swobodny bo już takie mam problemy z mózgiem że mi nic nie stanowi problemu Dlatego jestem zupełnie swobodny. No ale wiem, że niektórych może to krępować. Ale przy takiej osobie chciałbym mieć, chciałbym być z taką osobą, z którą mógłbym być zupełnie swobodny, z którą mógłbym się komunikować na zasadzie takiej, że Marta wiesz, hmm. nie, to nie warto, nie, daj spokój, naprawdę. Daj Boże, że następne ekranie, jakie będzie, to będzie już w pozycji stojącej amen. Bai, i pamiętajcie, Chwała mu i do przodu.